Witam serdecznie w kolejnym przeglądzie newsów. Zaczynamy. Piąty sezon Rick and Morty nie dla Netflixa. Szalony naukowiec i jego wnuczek tylko na HBO. Jestem ciekaw, dlaczego Netflix poddał się w walce o dostępność tego sezonu. Wszak HBO, jak dobrze orientuję się, nie miało ani jednego sezonu. W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Ratchet & Clank Rift Apart. Nie byłoby nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zwiastun jest w naszym ojczystym języku. Nie będę ukrywał, że jestem fanem naszych dubbingów, a więc uważam, że jest genialny. Sami zobaczcie, a dokładnie mówiąc usłyszcie. Kim ty jesteś? Jestem River. Pójdziesz ze mną. Czekaj, muszę kogoś znaleźć. Crytek podobno pracuje nad drugą częścią gry Rise Son of Rome. Tytuł ten ma zmierzać nie tylko na sprzęt Microsoftu. Czekam umiarkowanie, bo jedynka szału nie robiła. PlayStation 5 dostaje nową, dużą aktualizację. Niestety nadal, aby zdobyć konsolę Sony w rozsądnej cenie, trzeba liczyć na cud. A więc aktualizacją jestem kompletnie niezainteresowany. Cyberpunk 2077 poniżej 100 zł. Jeśli szybkość spadania ceny za dany tytuł jest proporcjonalna do odniesionego sukcesu, to gra od Redów niebawem będzie dodawana do pani domu. Marvel zaprezentował nowego Kapitana Amerykę. Dla mnie okej, nawet lubię tego aktora, ale coś czuję, że w sieci zrobi się niepotrzebna gówno burza. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie. Pozdrawiam i do usłyszenia.